Wspaniały mecz. Który moment był kluczowy w tej bardzo trudnej dla was pierwszej połowie, która ostatecznie zakończyła się bardzo dobrym dla was wynikiem 1-1? Pierwsza bramka dla Walencji padła bardzo szybko i postawiła nas w trudnej sytuacji i potrzebowaliśmy gola. Nie było jednak paniki i udało się odpowiedzieć bramką. Po zdobyciu drugiego gola sytuacja się wyraźnie uspokoiła, bo Walencja potrzebowałaby w sumie 5 goli, co było raczej nierealne. Cieszę się, że skończyło się naszą wygraną. Atmosfera na stadionie była niesamowita. Nie wiem, czy słyszałeś to w swoim kasku, ale to było naprawdę coś. Rzeczywiście, to było niesamowite od samego początku. Po zdobyciu bramki przez Walencję było jeszcze goręcej, ale później chyba ich uspokoiliśmy. To zasługa całej drużyny. Oczywiście, trzeba pamiętać o strzelcach goli, ale to był wspólny wysiłek całego zespołu. W meczu Chelsea z Eintrachtem w tym momencie jest dogrywka. Z kim chcielibyście zagrać w finale? To nie ma znaczenia. Po prostu w finale niech z nami zagra lepszy.